Dobra, panie i panowie, to jest mój największy trade w moim życiu chyba. Wymieniam to wszystko, nawet moją siłę natury niestety, żegnaj, były... You were good, son, real good, maybe even the best. Nie, no ale tak szczerze, ta siła natury to tak trochę wiecie. Ja już od dawna chciałem to sprzedać. Ja na początku mówiłem, że ja zachowam to jako pamiątkę, ale ja nie widzę sensu. I zaraz zobaczycie, dlaczego nie widzę sensu. Znalazłem taką okazję, nie? Ja znalazłem taką stronę. Ja nie jestem sponsorowany, nic. Ja po prostu, moim zdaniem to jest nawet fajna strona. Nazywa się quicksell.store. I tu można item za item wymieniać. Tak jak na innych stronach, tylko tutaj to jest lepsze trochę. Możecie sobie ją obczaić. Linku nie będę zostawił w opisie, bo nie wiem jak to... Ja nie wiem jak te reklamy działają, czy ja będę reklamował ich stronę. Ja nie wiem jak to działa, nie chcę się bawić w to. Ja po prostu używam tej strony, bo jest dobra. Więc no, zobaczcie ile itemów idzie. Te jakieś randomowe dropy, co z MVM-ów dostałem. Bilety, które mi zostały, bo MVM nie jest bardzo opłacalny tak naprawdę. Ja więcej straciłem niż zyskałem, prawie. Zobaczcie, tyle itemów idzie się bujać, żeby kupić to. Zobaczcie. Przypudrowany konsyliarz, nietypowy okaz. Nietypowy efekt, palące płomienie. Moje marzenie normalnie, ten efekt, nie? To jest mój drugi ulubiony efekt w grze, bo pierwszy to jest ten z kręcącym logo TF2. Ja już mam takiego unusuala. I wiecie co jest najlepsze? Ta czapka jest na trzy klasy i jest na medyka, na żołnierza i na szpiega. Ja nie gram prawie w ogóle szpiegi, więc to mnie nie za bardzo, nie obchodzi mnie za bardzo, ale żołnierz i medyk to są moje ulubione klasy w grze tak naprawdę. Ja bardzo często nimi gram. Ja kiedyś mainowałem medyka przez, nie wiem, krótki czas, przez kilka miesięcy. Po prostu chciałem bardzo dobrym medykiem zostać i poddałem się, ale no. Teraz najczęściej gram właśnie żołnierzem, medykiem, heavym i scoutem i snajperem. To są moje najczęściej grane klasy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja tutaj nie użyłem tego mojego innego unusuala, co mam na żołnierzu. A to jest przez to, że tego unusuala zostawię na później, jakbym chciał na przykład tradeować się na jakiś inny item. Bo ja nie potrzebuję już tego unusuala na medyka, bo on jest fajny, podoba mi się, ale będę miał lepszego teraz. I na żołnierza też teraz będę miał lepszego, ale ten co ja teraz mam, ten z takim okiem wielkim, już mnie ludzie rozpoznawają przez tego unusuala. Teraz będziecie musieli się przyzwyczaić do rozpoznawania mnie po takiej czapce. Ale no, ja tamtego unusuala, co mam na żołnierzu, zostawiam na później, tak jakby. I wiecie co jest najlepsze? Ja prawie nic nie wydałem, żeby to kupić. Znaczy, nie licząc tych wszystkich itemów, co kiedyś kupiłem, nie, to no, nie, tego nie kupiłem, ale to kupiłem chyba, pamiętam, nie pamiętam kiedy. Niektóre tutaj rzeczy kupiłem, na pewno to kupiłem, ale oprócz tego większość tych rzeczy po prostu albo dropnąłem, albo nie wiem, nie pamiętam. Musiałem tylko dokupić chyba z... Ile kluczy? 6 chyba kluczy musiałem kupić, żeby dokończyć tego trade'a, bo ja tak patrzę, ty, tylko 6 kluczy mi brakuje? What the fuck? Gdybym użył do tego trade'a, tego mojego unusuala, co mam na żołnierzu z tym okiem, bym nie musiał nic wydawać, ale ja chcę tamtą czapkę zostawić na później, albo zostawię sobie ją na pamiątkę, bo ja uwielbiam tego unusuala i tą czapkę. To combo tej czapki, tego czołgu, nie? I ten unużual, co jest... Tak okropnie wygląda, ale jest cudowny jednocześnie. Wygląd tego unużuala z tym okiem jest okropny. On wygląda ohydnie, ale on... Ja się tak do niego przyzwyczaiłem, ja go zostawiam sobie. Nie wiem, co ja z nim zrobię. Albo użyję do jakiegoś innego trade'a w przyszłości, albo, nie wiem, zostawię sobie go na pamiątkę. Albo kiedyś rozdam. Kto wie, może kiedyś rozdam. Ile on kosztuje? Ten unusual kosztuje 9 dych. Tak, 9 dych w sumie, bo 9 kluczy to około 9 dych. Więc może kiedyś go rozdam. Wątpię. Ale no, nie wiem co ja z tym zrobię, więc dobra. Ja postanowiłem nagrać tego trade'a, bo to jest dość duży moment w historii Team Fortress 2 dla mnie przynajmniej. W mojej przygodzie z tą grą, bo to jest mój największy trade, jaki ja kiedykolwiek robię. To jest mój największy trade. Ja wiem, że ja teraz po prostu gadam, żeby gadać, ale ja mam hype. Ja wiem, że to jest kilka pikseli, ale te kilka pikseli dużo dla mnie znaczą, bo Team Fortress 2 to jest moja ulubiona gra wszechczasów. Jedna z pierwszych strzelanek, jakie grałem. Przywiązałem się do tej gry od razu, jak w to zagrałem. I no, ta gra wiele dla mnie znaczy i kilka pikseli też trochę... Wiem, to może brzmi śmiesznie, ale kilka pikseli dużo dla mnie znaczy w tej grze. Poza tym ja
Tak za bardzo nic nie musiałem dokupywać, żeby dokonać tego trade'a, więc no, używam itemów, które już mam. Wymagane jest dodatkowe potwierdzenie. Oh shit! Mój największy trade w moim życiu. Gdzie jest mój telefon? Od zawsze chciałem mieć Unusuala z tym efektem palące płomienie, nie? On jest jeden z lepszych w grze. On jest drogi, ale jest warty swojej ceny. W ogóle ja jestem w szoku, że ten z kręcącym logiem TF-a jest taki tani. To jest mój numer jeden ulubiony efekt. Palące płomienie to numer dwa. Damn. Dobra. Let's go. Ja wiem, że pewnie ktoś będzie mówił w komentarzach: o, masz jednego Unusuala palące płomienie? Chłopie, ja mam 17 Team Captain palące płomienie i te parząc, jak ten drugi efekt się nazywa? Bardzo jestem szczęśliwy. Yes, let's go. Zostawiłem tego Unusuala, bo zobacz, on jest brzydki. Zobacz, jakieś oko i łyżki. Jeszcze ta czapka. Jeszcze ja to nazwałem the most ridiculous hat in the world. I know this hat is ugly and that's exactly why I love it. Ja kocham i nienawidzę tej czapki i tego Unusuala. Ja nie wiem, jak to... Nie wiem, jak to opisać. Dobra, ale weźmy z tego seta, zróbmy... Jest. O właśnie, bo ta czapka ma ten dwa style. Jest taki styl z włosami. Jest jeszcze styl z tą czapką. O, biały. Ta biała farba trochę słabo wygląda na tym. I ja nie mogę, panie i panowie. Patrzcie, mam piksele na głowie. Jestem fajny teraz, co nie? Tak to działa. Czapki dają skilla, co nie? TF2 to jest pay to win. Kiedyś tak mi ktoś powiedział. TF2 pay to win. Najgłupsze, co ja w życiu usłyszałem. Muszę jakąś kurtkę kupić. Wiem, że jest taka kurtka, co pasuje. Takie chyba trzy kurtki są takie właśnie w tym stylu. Zobaczmy szpiega. Ja w ogóle szpiegiem nie gram, ale no, let's go. Zobaczmy, jak to wygląda. Nice. Patrzcie, jestem teraz Epic Spy Main 69421337 Elite. To pasuje do tego? Ja tak sobie. Ja jeszcze dokupię zarefy, co mam w EQ, bo jeszcze mi zostały. Jeszcze dokupię jakieś tanie, jakieś, nie wiem, płaszcze albo jakieś kurtki do tych kosmetyków. Będzie gites. A jak tutaj Spy wygląda z włosami? O! Ty, Spy z tymi włosami wygląda lepiej niż Sold. To bardziej pasuje dla szpiega. O, na szpiegu lepiej to wygląda moim zdaniem. Wiecie co, takie coś nawet nie wygląda głupio. Znaczy trochę, ale nie najgorzej. Jeszcze wymyślę, co dać. Jeśli macie jakieś propozycje... Jakie sety z tym zrobić, to napiszcie w komentarzu. Dobra, medyka, zobaczmy. Nice. Ty to nawet pasuje do mojego seta, co teraz mam. Nie muszę za dużo zmieniać tak naprawdę, bo to już pasuje tak naprawdę. Może trochę pozmieniam, czekaj, może brodę dam, o. Ta broda? O, ta broda! No, to ja już set dla medyka chyba mam. Mi się podoba ten set, chyba nie muszę za dużo zmieniać. Zobaczmy, jak medyk wygląda z tymi włosami, bez czapki. Głupio. Właśnie zrobiłem trade swojego życia. Jak tak mówię, to czuję się jak przegryw jakiś, nie? Jeśli jesteście ciekawi, ta czapka chyba kosztuje 67 albo 66 kluczy, z tego co pamiętam. Nie, no, nie, tanie to nie jest, ale pamiętajcie, to jest tylko kosmetyczne. To nie daje żadnego skilla. Jeśli ktoś jeszcze raz mi powie, że Team Fortress 2 jest pay to win, walnę go w mordę. Jeszcze na tej stronie mogłem kupić ten. Patrzyłem, za tyle samo kluczy mogłem kupić sobie Australium, chyba wyrzutnie rakiet. Ja się zastanawiam, jeszcze Unusual bronie mogłem sobie... Ja się długo zastanawiałem, co ja sobie mam kupić, ale wybrałem to, bo mi się wydaje, że warto. Znaczy, dla was pewnie nie warto, ale no. Jak już mówiłem, ja wymieniłem się za przedmioty, które już mam tak naprawdę. Ja prawie nic nie musiałem dokupywać, tylko 6 albo 5 kluczy, coś takiego. I to wszystko. Poza tym to wymieniłem się za przedmioty, które już mam, więc mi się wydaje, że to ma sens. I właśnie o tym efekcie mówiłem. Ale dobra, to by było na tyle. Mega wielkie dzięki za oglądanie i wspieranie mojego kanału. A, ostatnio wbiłem 19 tysięcy. Panie i panowie, to jest dopiero początek, nie? Ja się dopiero rozkręcam. Dobra, no to trzymajcie się. Ja się z wami żegnam. Siema. Jeszcze pod koniec chciałbym podziękować kilku osobom, a to są moi ukochani wspierający, a dokładnie Mega, Ultra i Kuriozum wspierający. I te osoby to Jednolity, Bodzio, Mat z Polski, Cygan, Lampa123, Brat w Boju, SweterV1, GamerX. Jak słyszycie szum w tle, to sorry, mam otwarte okno, bo tu tak jest gorąco. Aquer, Pan Piotr, Myth, Mr. Fly, Carmine, Krewis, Cikaczynk, Black Owl, Mimcap, Wybys i Panda Pandowska. Jesteście najlepsi, naprawdę. Uwielbiam was, ludzie. Dobra. No, siema. Fajny Unusual, co? Ale flex odcinek, ja nie mogę.